Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę robił pysznego kurczaka duszonego w kiszonej kapuście. A jak ja to zrobię, już za chwileczkę się dowiecie. A więc zaczynamy. Najpierw kurczaka należy poporcjować. Kurczak jest oczywiście umyty i obsuszony. Same końcówki skrzydełek nie będą nam potrzebne. Kurczaka porcjujemy na tyle porcji, ile uważamy. Jeżeli pierś jest duża, to jeszcze ją kroimy na mniejsze. Kurczak wyporcjowany. Teraz robimy do niego przyprawę. Do moździerza wsypujemy łyżkę soli. Łyżeczkę kminu. Czarny pieprz. Na razie to ucieramy. Pierwsza część naszej pasty jest utarta. Teraz dodamy 3 ząbki czosnku. Teraz do tego wleję troszeczkę octu jabłkowego. Jeżeli octu nie lubimy, to wyciskamy sok z cytryny. I dokładnie rozcieramy. Teraz do tej pasty dodajemy łyżeczkę miodu. I tak przygotowaną pastą nacieramy kurczaka. Dokładnie wcieramy. I tak przyprawionego kurczaka zostawiamy na jakieś 20 minut do godziny. Ale jeśli mamy czas, to oczywiście możemy zostawić na dłużej. Będzie po prostu smaczniejszy i lepiej przygryzie się właśnie tymi aromatami z mojej pasty. Teraz przygotujemy kapustę. Tak jak już wspomniałem, na patelnię wrzucamy łyżkę smalcu. Kiedy smalec będzie się rozgrzewał, pokroimy cebulę. Posiekam od razu czosnek. Teraz wrzucamy na rozgrzany smalec. Czosnku jeszcze nie wrzucam, czosnek za chwilę. Teraz przesiekam 0,5 kg kiszonej kapusty. Jeżeli kapusta jest bez marchewki, dodajemy ją po prostu osobno. Kapusta nie jest ani gotowana, ani przepłukiwana. Nic nie jest z nią robione, tylko delikatnie ją odsączyłem, żeby nie było za dużo płynu. Ale oczywiście, jeżeli państwo uważacie, że wasza kapusta jest zbyt kwaśna, to można ją po prostu raz przepłukać. Cebulka jest już zeszklona. Teraz wrzucimy kapustę.
i marchewkę. I dokładnie wszystko mieszamy. Teraz wlewamy 1/3 szklanki bulionu. Może być drobiowy, może być wołowy lub wieprzowy, jaki mamy, może być rosół. Obojętnie. I tak kapustę dusimy jakieś 20 minut. Kapusta podduszona. Więc teraz ją odstawiamy na bok. A w to miejsce kładę naczynie, w którym będę dusił już wszystko razem. Wrzucam łyżkę smalcu, taką dużą. I czekam chwilkę, aż się dobrze rozgrzeje. Kurczaki wkładamy pomału, żeby nie spadła nam zbyt gwałtownie temperatura w patelni. I tak kurczaka bardzo mocno rumienimy. Kurczak pięknie zrumieniony. Teraz przysypujemy go warstwą kapusty. Zmniejszam płomień i przykrywamy kurczaka kapustą. I teraz tak, przykrywam przykrywką. Gdzie ona jest? Jest. Przestawiam na malusieńki płomień i będę dusił jakieś 45 minut. A więc do zobaczenia za chwilę. I kurczak jest gotowy. O, ale pięknie pachnie. I będziemy nakładać takiego kurczaka właśnie z taką, z kapustą duszoną, najlepiej zjeść z kładzionymi lub szarymi kluskami. Właśnie takie zrobiłem w międzyczasie. A więc wrzucimy kilka. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz wyciągniemy kurczaka. No i obowiązkowo kapustę. Do tego zasmażka. Trochę zielonej pietruszki narwiemy. I mój obiad jest gotowy. Zobaczcie, pięknie wygląda. Aromatyczny i na pewno smaczny. A więc próbujemy. Pamiętajcie również, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Instagramie pod tą samą nazwą Tomasz Strzelczyk, oddasz fartucha. I zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału, a zawsze będziecie na bieżąco, a ostatnio naprawdę się staram i filmów i przepisów jest naprawdę wiele. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku.